Bóg jej wybaczy czyny sercowe i lody podał jej malinowe. No właśnie, lody malinowe. Nie wiem, czy były malinowe, ale lodami kończy się spektakl Krzysztofa Walejkowskiego. Wyjeżdżamy. Na podstawie dramatu pakujemy manatki Hanucha Lewina. Spektakl jest powrotem Walejkowskiego do Hanucha Lewina i rodzajem takiej międzyspektaklowej rozmowy między właśnie Wyjeżdżamy a spektaklem legendą, czyli Krumem sprzed bodajże no, kilkunastu lat, pamiętam dokładnie daty. Co ciekawe, spektakl Walejkowskiego jest to komedia na osiem pogrzebów, niesłychanie ciekawa, dlatego że dość przewrotnie, ironicznie tematem tego spektaklu jest to, że można wyjechać z tego świata jedynie w jednym kierunku, do góry. A tam właśnie Bóg poda nam lody malinowe, jak wyjedziemy. Bo spektakl jest o niemożności wyjechania. Rozpoczyna się monologiem ze spektaklu Tadeusza Kantora Nigdy tu już nie powrócę. I to jest pierwszy spektakl Kantora, w którym sam Kantor występuje na scenie. Występują tam większość jego aktorów, rekwizytów z różnych spektakli. Jest to taka trochę suma jego teatru. Krzysztof Walejkowski idzie tą drogą. Cytuje ten monolog Tadeusza Kantora. Jakby w jego przedstawieniu zjawiają się też różne elementy scenografii z jego innych spektakli. Bohaterowie Lewina, bohaterowie Kruma, ale też my wszyscy, czyli publiczność Krzysztofa Walejkowskiego, która od lat ogląda te spektakle. I spektakl ten gorzko podsumowuje te ostatnie lata. Bazuje na takim trochę stereotypowym podejściu Polaków, że no tak już jest źle, że musimy wyjechać stąd, już po prostu wyjechać. Że okazuje się, że nie ma dokąd wyjechać. Bo to wszystko, od czego chcemy wyjechać, jest nas. A od nas nie da się wyjechać. Znaczy, możemy oczywiście spróbować wyjechać. Krzysztof Walejkowski za Hanuchem Lewinem wydaje się, że mówi, dobra, no to jak już umrzemy, to wreszcie wyjedziemy stąd. No to też nie wiadomo. A jak się okaże, że po tamtej stronie nie możemy też od siebie uciec. Że tam też będą te wszystkie swary, waśnie, kłótnie. Że spotkamy też tam wszystkich tych polityków, których nienawidzimy. Generalnie wszyscy. To przecież może nigdy nie można nikogo wyjechać. Może po prostu nie można wyjechać z własnej duszy. Warto zobaczyć ten spektakl. Chociażby dla aktorów Maja Staszewska, Magdalena Cielecka. No widzicie, jak muszę ich wszystkich wymienić, to teraz nie mogę. Zapomniałem. To mam wszystkie ślady. Spektakl jest bardzo ciekawy. Warto trochę poczytać o tym, czym był Krum wcześniej. Co to za spektakl. No i udać się w tę podróż osiem pogrzebów z aktorami Nowego Teatru w Warszawie. Przepraszam, tak się jakoś zamyśliłem, ale samo rozmyślanie o tym spektaklu jest takie jakieś wprowadzające melancholię. Krzysztof Walejkowski oczywiście nie zamierza, broń Boże, umierać, ale ten spektakl wygląda się czasem jak testament. Takie miałem jakieś ohydne, głupie wrażenie. Ale może nie testament, może po prostu podsumowanie pewnego etapu w życiu. Miejmy nadzieję, że po prostu Bóg jednak poda nam te lody malinowe. A jeśli chodzi o samego Krzysztofa Walejkowskiego, to wydaje się, że najciekawszą postać tworzy ta Magdalena Cielecka, która jest Polką urodzoną za granicą, która wraca do Polski, bo ona tu różne rzeczy chce załatwić i robi sobie selfie i generalnie jest taką osobą, która stamtąd przyjeżdża tu. No właśnie, przyjeżdża. Niby przyjeżdża tylko zobaczyć, jak tu jest, a tak naprawdę to przyjeżdża, bo chociaż jest stamtąd, to nigdy przez swoje korzenie, przez swoją polskość, przez to, kim jest, nigdy stąd nie wyjechała. No i znowu wracamy do jakiejś melancholii.
No dobrze, już nie melancholijmy. Już. Dobrze, już, koniec. Koniec. Wyjeżdżamy.